Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Fikusek, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał, w którym to pokażę wam klucze. A dokładnie w sezonie 7 to jest sezon, tylko że halloweenowy. I ogólnie dziękuję najpierw temu użytkownikowi, którego macie aktualnie na ekranie, dlatego że mi w ogóle powiedział, że jest tajemnica, bo tak szczerze nie wiedziałem totalnie, że tak coś jest. Ale dobra, dzisiaj chciałem wam przedstawić klucze. Ogólnie jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jest nowy top-up. Lecz to pewnie widzieliście na tym oto shortcie. Ogólnie jeszcze zapraszam was do poprzedniego materiału, bo był to materiał, gdzie nagrywałem go na live. Więc jeżeli ktoś nie był na live, to może sobie zobaczyć. Ogólnie jeżeli chodzi o tworzenie, nie ma żadnych itemów halloweenowych. A jak sami wiecie, w tym oto materiale mówiłem o tym, że będą jakieś itemy, lecz z tego co wiem, mogą być one dopiero po 20. Więc musimy jeszcze z tydzień poczekać, na pewno. Więc już wam pokazuję, jeżeli chodzi o bramę, jest w tym samym miejscu, ale jeżeli chodzi o klucze, no to w sumie szukam je na bieżąco, ale spokojnie. Będziecie mieć pocięty materiał, że na luzie w sumie każdy kluczyk wam pokażę, więc no dobra. I tak, jak powiedziałem, bramy są w tym samym miejscu, ale na przykład kluczyk już nie. Czyli wskakujemy tutaj i jak sami widzicie, klucza tutaj nie ma. Więc no nie, to nie będzie nic tutaj. Więc oglądajcie do końca materiał, żeby wiedzieć, gdzie są wszystkie klucze. Okej, jeżeli chodzi o żółty klucz, no to pojawia się on tutaj. Mamy tą altankę i mamy również ten taki mościk. Będziemy musieli wskoczyć właśnie na ten mościk, tak jak sami tutaj widzicie. I będziemy musieli po prostu tutaj wpaść. I mamy żółty klucz. Więc nie był on jakoś mega ciężki. Tutaj mamy, jak sami widzicie, no taki tam środek mapy. Po prostu do tej altanki trzeba będzie podejść. I na ten mościk na pewno uda wam się go znaleźć. Jak ktoś widzi, mam już zielony kluczyk i tak jak tutaj pokazuje lato czarodziej 79, obok żółtego straganu na drzewie jest zielony klucz. Więc gdzie trzeba będzie tutaj wskoczyć? Tutaj, tutaj i właśnie w tym oto miejscu, tu gdzie aktualnie stoję, będzie. Więc mega ci dziękuję. Jak sami widzimy, również ma wskazówki, czyli a niebieski obok czerwonego śluzu. Dobra, jeżeli chodzi o śluz, no to jego jest tutaj dosyć dużo, ale widzę, że ona tutaj stoi. Więc sobie po prostu do niej podejdę i zobaczę, gdzieś tutaj poszukamy. Dokładnie, okej, okay, tutaj mi pokazuje. O, faktycznie, i mamy niebieski kluczyk, więc mega ci dziękuję. Dziękuję. Jeżeli chodzi o fioletowy kluczyk, to również lato czarodziej mi pokaże. Mega ci dziękuję w ogóle za pomoc. Okej, okay, czyli widzę, że tutaj, okej, okay, tutaj, czyli też na tym samym drzewie? Okej, okay, czekajcie. Czekajcie. gdzie ona poszła? A tutaj, dobra, czekajcie, na to drzewo teraz. Dobra. Kurde, ja nie wiem, gdzie ona jest. Wyparowała mi, no. Czekajcie chwilę. A dobrze, już wszystko wiadome. Tutaj, jak sami widzicie, pode mną jest ten fioletowy kluczyk. Po prostu trzeba będzie tutaj wejść, no dobra. Więc, jak sami widzicie, no nieźle to idzie. Witam Malusia, pozdrawiam oczywiście wszystkich, dobra. Więc mega dziękuję za pomoc, teraz został nam czerwony kluczyk, lecz do niego akurat tak około wiem, gdzie trzeba dojść, ponieważ właśnie Krystian 6357 mi pokazywał wcześniej, tylko właśnie będę musiał go znaleźć, bo nie pamiętam, a nie zrobiłem sobie screenshota, w jakim dokładnie drzewie, więc czekajcie. Okej, okay, czerwony kluczyk będzie w tym oto drzewie, czyli tak naprawdę również obok żółtego straganu będziemy musieli przejść właśnie. Tutaj mamy ten żółty stragan i tutaj jest właśnie ten inny kolor drzewa, nie jestem do końca pewien, tam nawet takie oczka są ładne. Po prostu skakują tutaj i tu będzie czerwony klucz. Więc tak naprawdę mamy już wszystkie, więc tak jak sami widzicie, mega dużo jest obok tego żółtego straganu, do którego oczywiście warto wtedy sobie przyjść, żeby właśnie te trzy kluczyki odebrać. I co, teraz szukamy kolejnego drzewa, czyli tutego drzewa, który również jest innego koloru, innego odcienia. I tak jak to właśnie było ostatnio, czyli będziemy musieli wejść pod niego. I mamy tutaj właśnie nasze superowe bramy. Więc mamy bramy, tak jest, mamy wszystkie klucze. Idziemy spinać się drabinką, robimy sobie zdjęcie aparatem. Pyk, o może nie pyk, bo troszeczkę spadam i super, tajemnica odblokowana, a ja nie zrobiłem zdjęcia. No to sadgę, ale dobrze. Więc tak to by właśnie wyglądało, jeżeli chodzi o to. Jeszcze w ogóle zobaczyć, czy świat VIP jest zmieniony. Jeżeli tak, to w sumie mógłbym wam teraz albo w następnym materiale, który pojawi się jutro, pokazać właśnie, gdzie są te klucze, więc czekajcie. No i dobrze, tutaj jest jakaś inna muzyczka, tak szczerze już
Nie wiem, mogę wam w sumie pokazać. Nie będzie to jakaś długa tajemnica raczej, tylko będzie trzeba to dobrze właśnie zrobić. Oj, oj, oj. Dobra, przeszliśmy na drugą stronę, pyk, hop. Tu trzeba uważać na te krzaki. I dobra, ciekawe czy tu będzie coś nowego. O kurczę, nie zginąć trzeba. Bo mamy tylko jedno serduszko, dobrze. Tu sobie przychodzimy do tego ognia. I dobra, mamy sobie ule ładne. Dobra, to pamiętam jak się przechodzi raczej, więc nie powinno być problemu. Tak mi się bynajmniej wydaje, choć te ule mogą być groźne. Ale dobra, udało się przejść ule. Tutaj trzeba będzie uważać na czarną dziurę. Hop. Możemy latać. Dobra, gdzie jest ta dziura? Tutaj. I mamy również tajemnicę nową, więc no tutaj jak sami widzicie również jest tajemnica. Tutaj warto sobie wejść. Królowa Alex, stworzenie jest zaskoczone twoją obecnością. Helna? Co tu jest? Ej, tego nie było, ostatnio tu był samorodek złoty. Dobra, ja naprawdę nie wiem co tu się dzieje w tym, ale kurczę. O, hop, do czarnej dziury. No, może samorodek jest w innym miejscu, jeżeli wiecie, no to oczywiście możecie napisać w komentarzu, ponieważ mi troszeczkę się nie chce szukać, ale tak, dwie tajemnice w naprawdę szybkim czasie udało się znaleźć, więc no ogólnie mega fajnie. Ogólnie nie widziałem na YouTubie za bardzo, gdzie są tajemnice i tak dalej, więc możliwe, że nie było ich wcześniej? Wydaje mi się, że były, ale nie mogłem znaleźć na YouTubie, więc nie wiem, dobra. To by było na tyle. Mówi do was Fidzikusek. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Jeżeli tak, możecie napisać w komentarzu na przykład, no dziękuję za pomoc. Będzie mi na pewno miło. I co, na razie.